Czekaj, zapomniałem o lodach i mleku. Teraz jest gładziutki i pyszniutki. Gładki, tak. Ale niezbyt pyszniutki. Farba wyschła? Tak. Strzałki zrobione? Tak. Czyli teraz muszę jeszcze nakręcić budowanie krawężnika, który oddzieli nam parking od drive-thru. Hej, Leo! Powinieneś nagrać, jak rozbijam ziemię, by zrobić krawężnik. To będzie super! Dzięki, koparko, ale chcę nagrać spychacza. To chcesz mnie nagrywać? Ale na pewno? Wiesz, opowiedz mi do kamery, jak odgarniasz ziemię. O, ja... Spokojnie, spychaczu, ja opowiem. Tak jak widzicie, po rozbijaniu ziemi robi się bałagan. Musimy wszystko po sobie posprzątać. Koparko, zaraz wpadnę na... Oj. Na moduł interkomu. Spokojnie, to tylko mała stłuczka. Wszystko gra. O nie! Odgarniam ziemię. A ja wtedy wylewam cement. Potem na wierzchu ułożymy specjalne kostki, żeby zrobić nowy krawężnik. O, ale to ja tu mam talent i świetny wygląd. I już, interkom jest gotowy. Super, a teraz czas na koktajl. Nie mów, że znowu spróbujesz. Spokojnie, Marto, tym razem chcę zrobić prosty koktajl truskawkowy. Co można zepsuć? Ach, zapomniałem o pokrywce. O, to już prawie pora otwarcia. I jak ja mam zostać gwiazdą filmu Leo? Cześć, koparko! Cześć, koparko! Rakiety miasteczka są już gotowe, by być pierwszymi klientami baru drive-thru. Dobra, gdzie jest okienko? Tutaj, Beciu, pokażę ci. No jasne. Hej, Leo, Becia przywiozła rakiety. Może ja ich poprowadzę aż do drive-thru, a ty to nagrasz. O, ale rewelacyjny pomysł. To wtedy będzie taki wielki finał. A więc niech będzie wyjątkowy. No dobra, szykujcie się, kochani, bo drive-thru zaraz się otwiera. O nie! Tret! Gdzie jesteś? Słyszysz mnie? Tu jestem, koparko! O, jakie to szczęście. Nic ci nie jest? No, w sumie chyba nie. Ojej, utknąłem. Nie mogę się ruszyć. Czekaj, odkopię cię. Przepraszam, Tret, nie dam sobie rady. Tu jest za dużo śniegu. Ale bez łańcuchów na kołach i tak tutaj nie dojedziesz, koparko. Jedź po Martę, ona coś wymyśli. Tak, dobrze. Dobry pomysł, zaraz wracam. Lepiej się pośpiesz, bo zaraz zamarznę. Marto! Marto! Pomocy! Co się stało? Szybko! Zeszła lawina. Lawina? Gdzie? I gdzie jest Tret? Jest pod śniegiem. Zasypało go. Lawina zeszła ze wzgórza i Treda zmiotła. A nie mogłam go odkopać, bo nie mam łańcuchów. Już dobrze, dobrze, koparko. Uspokój się. Dobrze, że nie próbowałaś go ratować, bo też pewnie byś się zakopała. Cześć, Marto. Cześć, Bob. Mamy tutaj problem pod obserwatorium. Musisz jak najszybciej przywieźć zbieraka. Już jedziemy. Biedny Tret, co za niefart. Marta mówi, że nic złego mu się nie stało, ale trochę zmarzł. Och, to dobrze. Dzięki twoim gąsienicom bez problemu przejedziesz do niego po śniegu i go wykopiesz. Zrobię, co będę mógł. O, Marto, miałam dużo szczęścia. Tret też mógłby uciec przed tą lawiną, gdybym nie kazała mu patrzeć, jak robię ślizg. To był wypadek, koparko. To nie była twoja wina. Najważniejsze teraz, żebyśmy szybko wyciągnęli Treda spod śniegu. Zrobię wszystko, żeby wam pomóc. Liczymy na ciebie, koparko.
Jak poszło, zbieraku? Odkopałeś go? Odkopanie Treda to żaden problem. Nie wiem tylko, w jaki sposób wyciągnąć go na drogę. Tred nie może stamtąd wyjechać, bo bez specjalnych łańcuchów jego koła tracą przyczepność i ślizgają się w śniegu. Hej! Tu jest strasznie zimno! Czy moglibyście trochę się pośpieszyć? Przecież musi być jakiś sposób. O, Bob! Już wiem, już wiem! Tred ma wyciągarkę. Może wyciągnę go za linkę. Tak, to dobry pomysł, Koparko. Tylko, że ty też nie przejedziesz po śniegu bez specjalnych łańcuchów. O, tak. Ej, wiem! Tred jest niedaleko od parkingu. W sumie masz rację. Jeśli odśnieżymy ten kawałek drogi, to będziesz mogła podjechać do Treda, bo nie będziesz się ślizgać na śniegu. Dobra myśl, Koparko. Leo, możesz przysunąć rusztowanie, żebyśmy skończyli dach? Wziąłem! Kosmiczna latająca wieża krąży wokół windy! I za chwilę wyląduje! 3, 2, 1, BOOM! Leo, a słyszałeś, że twoja szkoła poprosiła, żebym napisał raport z twojej pracy u mnie? O, jasne! Więc rusztowanie jest na miejscu! Spokojnie, Leo, nie musisz być aż taki poważny. O, to luzik! Jasne. Nie ma problemu. O! Rusztowanie wróciło na swoje miejsce. I tym razem zablokuje kółka. Z Leo znakomicie się pracuje. Uhu! Dobrze, Mewo. Co by zrobił dźwig, by dostać gwiazdkę? Mam pomysł. Mogę zawieść Marcie wszystkie kosmiczne rośliny. Genialne! Super gwiazda, Koparka już pędzi! Hej, Marto, przywiozłam ci kosmiczne roślinki. Dzięki, Koparko. Ale ja chciałem to zrobić. Koparka to zawsze się popisuje. Tak chciałbym być taki jak ona. No jasne. Może tak jak dźwig zrobię coś wyjątkowo mądrego i popiszę się zupełnie jak Koparka. Zaraz wezmę kamienie i zrobię wystawę wokół nowej poczekalni. To będzie po prostu super! Dostanę za to całe mnóstwo gwiazdek. Marta prosiła, żebym przywiózł latarenki. Na bank dostanę kolejną gwiazdkę. Wiesz, mnie też prosiła o pomoc i na bank dostanę kwadrylion gwiazdek. Ha! No co ty? Bob? Tak? Wiesz, że wkręciłem żarówki? O tym też napiszesz w tym raporcie? Tak. A o tym, że wcześniej przykręciłem oprawkę? Albo o tym, że teraz kloszyk na nią zakładam? Albo... Leo, ja chcę napisać absolutnie o wszystkim. Woohoo! Au! Au! O wszystkim, no poza tym. A teraz mogę zobaczyć lej krasowy? Jeszcze nie, spychaczu. Chcę, żebyś zadbał o bezpieczeństwo, gdy ja i Marta pojedziemy na skład. No dobrze, Bob. Powiemy dźwigowi i walcowi, żeby tu do was przyjechali. Cześć! To nie wygląda za dobrze. Muszę podejść trochę bliżej. Nie! Bardzo mi przykro, panie Kamyk, ale nie może pan podejść bliżej. To niebezpieczne. Ale przecież muszę zrobić zdjęcie leja krasowego i udostępnić je online mieszkańcom miasteczka, by wiedzieli, czemu droga jest zamknięta. O, a rakiety oglądają ten lej z mojej restauracji, bo stamtąd jest naprawdę rewelacyjny widok, panie Kamyk. Może chciałby się pan dołączyć? Faktycznie świetny pomysł. Bardzo ci dziękuję, tatku. To cudownie. Co mogę dziś panu ugotować? O, tak chciałbym zobaczyć lej krasowy. Po prostu nie do wiary. Jak taka dziura mogła się pojawić na środku jezdni? No wiadomo. Całe szczęście, że nikt do niej nie wpadł. Dźwigu, palcu, nie podjeżdżajcie bliżej. Co? Bob mnie dzisiaj mianował strażnikiem bezpieczeństwa, a podjeżdżanie za blisko jest niebezpieczne. Niech wiadą, spychaczu. Marta dzwoniła do dźwiga i walca, by nam trochę pomogli. No właśnie. Jaki jest ten lej? Czy jest bardzo głęboki? Normalnie największy, jaki w życiu widziałem. Jej, to niesamowite! Mogę zobaczyć? Mogę zobaczyć? Nie, dźwigu! Nie mogę tam teraz nikogo przepuścić. Stąd już prawie widzę ten lej.
Dobra, chyba możemy już ruszać. Jeżeli skończymy przed godzinami szczytu, będziemy mieć jeszcze czas, żeby sprzątnąć te liście po wczorajszej burzy. Tak, dobrze myślisz. No dalej, Trent, jedziemy. Już się robi, Bob. Mam nadzieję, że dziś już nie będzie padać, bo ja nie cierpię moknąć. A ja nienawidzę burzy. Ej, spychaczu, czy ty się nie przysuwasz do Leja? Nie. A co przed chwileczką mówiłeś o burzy? Mówiłem, że nie za bardzo lubię burzę. Spychaczu, ty się znowu cofnąłeś. Kiedy? Przed chwilą. Nie, no coś ty. O, znowu to zrobiłeś. A mówiłeś, że droga nie jest bezpieczna dla pojazdów takich jak ty i ja. Ale spokojnie, Dźwigu. Jestem strażnikiem bezpieczeństwa. Wiem, co jest bezpieczne. Co? Nic, ani śladu po... Ani śladu po czym, betoniarko? O, ani śladu po... dawnym, pięknym porządku. Kiciu... O, ale to nie ja. Ja nic nie wciskałam. O, Kicia! Pewnie jest w myjni. Może się skurczyć. I wtedy będzie wielkości chomiczka. Nie, tam jej nie ma. A może jednak wróciła do domu? Dziwne. Dlaczego to się włączyło? Kiciu! Kiciu! Koparko! Mam nadzieję, że sobie poradziliście z tą dostawą. Jeszcze układamy, Bob. I potrzebuję pomocy. O! Oczywiście. Kiciu, kiciu, kici, kici. Leo! O! Czy nie miałeś pilnować pracy na składzie? Miałem, Marto, ale potrzebuję dźwiga do pomocy w przenoszeniu paru ciężkich rzeczy. Serio? Jak ciężkich? Musisz przyjechać i na to zerknąć, dźwigu. A, rzucę okiem, Leo, to bardzo ważna sprawa. Wszyscy się dziś zachowują wyjątkowo dziwacznie, Bob. Kiciu! Kiciu! Proszę, wróć do nas! Tęsknimy! O nie! Jeszcze w życiu nie było tutaj takiego bałaganu. Co tu się tak naprawdę dzieje? No... Spychaczu! Kicia wchodziła nam pod koła, więc musiałem ją przegonić i chyba uciekła. Przepraszamy, Bob. Nie mówiliśmy ci, bo nie chcieliśmy cię martwić. Nie sądzę, żeby Kicia uciekła, spychaczu. Koty lubią spacerować, ale zawsze wracają do domu. A zwłaszcza w porze jedzenia. Może, jeśli otworzymy sardynki, to Kicia wróci do domu. Dobry pomysł. Kicia bez problemu wyczuwa sardynki, gdy tylko otworzy się puszkę. O, słyszę Kicię. Ale gdzie ona jest? O. Kicia spała w twojej skrzyni ładunkowej, czyli przez cały czas ją chroniłeś. Nie wiedziałem, że moja skrzynia jest aż taka wygodna. Dobra, musimy skończyć tę robotę.